Witajcie, ja nazywam się Franna Giuseppe, jak zawsze. I mamy naszą serię Gotuj z Frankiem. Gotuj z Frankiem. Super optymistyczna seria, naprawdę. A z racji tego, że ostatnio się robi szum. Szum. Nie wiem, czy się mówi szum, czy się mówi... W każdym razie. Jest teraz temat o wiadomo jakiej teraz osobie, o dwóch osobach. Ale zważmy teraz na tą jedną osobę. Ja też mam kanapę. Też pomijmy ten fakt, ale teraz do ładnego nagrania chciałam dać tą kanapę. Bo zawsze to była w innej formie. Ale przechodząc, robimy dzisiaj zupkę chińską. A dokładnie to biwon, smak tajski, krewetkowy. Tom Yum. To dziwić na biwon. Biwon, już któryś teraz mówię. Uwielbiam was. Polubiłem waszą grupkę na Facebooku już kilka miesięcy temu. A więc tak. Rozpakujmy. Mamy naszego bifona. Wszystko kupione jest w bardzo świetnym sklepie Żabka. Nie wiem, po co to mówię. Kurwa, makaron jest. Po co ja to... Dobra. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Trochę głupie zagranie z mojej strony. A no. No, odpalić czajnik, a dzisiaj czajnik jest w moim pokoju. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Nagrywam ten tutaj w pokoju z jednego względu. No. W każdym razie. Nie jestem w kuchni, ale zawsze możemy zrobić kuchnię. I no, jesteśmy teraz w mojej kuchni. Witam w mojej kuchni. No. Dobra, poczekajmy sobie chwilę na tą oto wodę. Tą oto wodę. No. Myślę, że ta seria to będzie dobry pomysł. I myślę, że też pseudoblogi też wrócą, że no nie zakończyłem tego dosłownie, jakby osoby, które tam przeczytały te napisy. Na pewno są osoby, które przeczytały te napisy, bo to po 100... Nie. Szybki pseudoblog po 60 wyświetleń miał, ale na pewno są osoby, które przeczytały te napisy, że ja jeszcze nie kończę z pseudoblogami. Ugotowano naszą wodę. Czas po zupę. Nie wiem jak to teraz. Kurde felek. Tak.
weźmy to jakoś. Przewożony kurczajnik. O Boże, to źle brzmi. Właśnie to jest czajnik, czy... Jak to się dokładnie nazywa? To. To jest czajnik, trochę jest do dupy, ale... Dobra. Będzie równe. Tak. Kurde, co ja robię? Bardzo przepraszam, ale nagranie, jakby telefon, którym nagrywałem, się rozładował już w momencie kulminacyjnym. Możecie zobaczyć, jakby, jak jem to zupę. Okej, więc mamy zrobioną naszą zupę, teraz tylko trzeba zrobić test. Jezus Maria. Ale piekło. No. Jadłem krewetki tylko raz w swoim życiu i nie wiem, czy one tak smakują. Specjalnie do tego nie mamy niestety. Zupa bardzo dobra, bardzo ostra, ma taki wyrazisty smak, ale szczerze nie brałbym jej drugi raz. Ciekawa. I ciekawym pozostanie. Tyle mogę powiedzieć. Ja się nazywam zupka chińska krewetkowa. Do widzenia! Life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. Shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding-dong, ding-dong, a-lang, a-lang, a-lang. Oh, 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 bip.